Witajcie w pierwszym wyjeździe w 2023 roku. To jest pierwszy wyjazd z uprawą przed siebie jęczmienia. Chcę to uprawić. Może jak się da jutro zasiać jęczmień, ale to wszystko zależy od pogody. Ale dobrze to uprawić, czy musi być dobra pogoda. Jest zimno, uszy chyba mam aż fioletowe. Straszny wiatr, lekki mróz, mrozu może nie ma, prawda? Bo ziemia nie jest zmarznięta. Jest fajnie, dużo wilgoci. I widzicie, sprzęcior wyjechał, a ja uprawiam. No i co tu wiele więcej można dodać? Warunki są zarąbiste. Został tu rzucony saleczak, spód, wydawca około 300 kg na hektar. Myślę, że to wystarczy. Może nie, zobaczymy. Będziemy obserwować, bo jak będzie dobra pogoda, się trochę jeszcze dorzuci. Ale mam nadzieję, że to wystarczy. A na tą chwilę co? Ja jadę dalej, a wy obserwujcie, jak mi idzie.
idzie. Przejściona się sprawuje, tylko się robi już powoli wieczór. Ale już się dużo zostało, bo tamta dalsza część zostaje pod ziemniaki. Czy ja to robiłem? Nie, nie zrobiłem. No i tutaj już się dużo stało, ani pół hektara. Także rachciaki zrobione. Pachy tam na szybkości, półtora hektara do obrobienia i do domu przed spaniem. Trochę zimno, ale się przeżyje. Jak widzicie, wszystko zawsze robią z dyskosa. Dla tych, co nie wiedzą dlaczego, to już wyjaśniam, po to, aby jak najbardziej cały czas wyrównywać tą rolę, żeby nie było tych właśnie uskoków pal, a żeby było wyrównane. Teraz będę siewem tak robił, teraz była tak uprawa, tak będzie siew na, praktycznie na krzyż i to wszystko będzie jak najbardziej wyrównane. A teraz damy miodu! Nie, zachowałem. Ale musi na optymalnych obrotach chodzić. Ale uprawiasz miło. Niedużo. Trochę clean. Całą zimę wyjazdu w pole. A zobaczcie, jak tam za horyzontem już się zielono zrobiło. Zaraz pójdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje.
No i już pole przygotowane do siewu, ciągnik już odpoczywa. Tutaj uwrocie na 3 razy, bo uprawiłem. No i teraz fajna jest właśnie linia. Tutaj powstała mi fajna linia, odkąd zaczynać i od dokąd kończyć siew. I tutaj 3 okrążenia z siewnikiem, tych uwroci trzeba będzie też zrobić. I ładna równa linia, żeby nie było nakładek. A teraz zobaczymy tutaj do tego żyta. No i moim zdaniem to, mimo to, że jest zimno, to i tak tutaj fajnie to tutaj zaczyna rosnąć. Na kamerze tego i tak nie będzie widać, ale jest strasznie, straszny ziąb. Wieje, jest zimno. O, jak już tu widzicie. I wyrwiam sobie na przykład przykładową jakąś roślinkę. O, tu chwastów pełno. O, i rosną te rozkrzewienia. Ale jest tak zimno, się aż trzęsę, widzicie? Wybija już nowe pędy. Tutaj na piasku jest raz, dwa, trzy, cztery. Czy pięć jest? Cztery jest. Tutaj są 4 rozkrzewienia. Tutaj, no tu jest straszny piasek tutaj na tej górce. Ale tutaj już niżej idąc, gdzie jest trochę lepsza ziemia, to już te rozkrzewienia dużo lepiej będą wyglądać. Ale mają tutaj zwierzaki do przecięte. I na przykład, o, tutaj sobie wyrwiemy. O. I zobaczcie, ile tutaj młodych pędów jest. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja bym się pewnie przypatrzył, może i 8 by było. Ale jak sami widzicie, jest dużo chwastów. Nie robiłem na jesieni oprysków. Sami wiecie dlaczego. Przypominam, miałem nogi w gipsie. To taki powód, dlaczego nie opryskałem jesienią. I teraz pytanie do was. Co byście wy tutaj zastosowali? Ja się zastanawiałem nad kortewą. Czytałem tam różne opinie oraz specyfikacje. No to całkiem nie tak źle. A wy się wypowiedzcie, co by było lepszego w tej cenie? Co by było ogólnie jakościowo dobre. Bo też wiadomo, że to też tutaj zadziałało. A ja będę już powoli się kończył, powoli będę kończył ten odcinek, bo jest straszny ziąb, a jestem tak zmarznięty. Coraz lepiej to wygląda, co? Zobaczymy, jak to będzie. A na tą chwilę będziemy już kończyć. Uprawa zakończona. Także ja idę składać ten film, żebyśmy mieli co oglądać. Także trzymajcie się, do następnego, cześć!